W tym tygodniu na błękitnej fali Radia Niepokalanów utwór, który nosi tytuł Kiedyś. To piosenka pochodząca z musicalu Dzwonnik z Notre Dame. Utwór, który wykonuje Eremigiusz Kuźmiński. To utwór w jego własnej autorskiej interpretacji. Muzykę do utworu napisał Alan Menken, a tekst Stephen Schwarz, a polską wersję tekstu opracowała Mira Kudła. W dubbingowej wersji filmu piosenkę tę śpiewał także Mieczysław Szcześnie. Kompozycja jest przepełniona wiarą i nadzieją, a także modlitwą artysty o spokój, ład, porządek, uczciwość, rozsądek i miłość na całym świecie. Tak pokrótce można byłoby streścić. Eremigiusz Kuźmiński to absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki jazzowej i klasycznej oraz dyrygentury jazzowej i klasycznej z tytułem magistra sztuki, a także Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Inowrocławiu w klasie wokalistki klasycznej. Polski dyplomowany artysta muzyk, wokalista, ale także dyrygent związany ze środowiskiem bydgoskiej kultury i sztuki, który czynnie koncertuje na terenie całego kraju i ma na swoim koncie kilka albumów płytowych, singli, ale także teledysków. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia oficjalnej strony Eremigiusza Kuźmińskiego www.remigiuszkuźmiński, pisany łącznie bez polskich znaków, .pl. Artysta ma również swój kanał na YouTube.